Był to zwykły dzień na zamku. Nikt nie spodziewał się, że wszyscy spłoniemy w środku. Co? Admirosie! Jak to spłonie? Admirosie! Admirosie, nie! To tak. Nie jest RP Auschwitz, uspokój się. Panowie, nie wiem czy wiecie, ale na tym zamku straszy. Czy ktoś jest na tyle odważny, żeby zbadać legendę Białej Damy z tego zamku? O nie, legenda Białej Damy. Ja pamiętam, chodźcie pod kominek, to wam opowiem legendę. Pod kominek. Ja kiedyś byłem na jakimś obozie. Na to opowiedz nam historię o Białej Damie. Chodźcie do kominka. Ja kiedyś byłem na jakimś obozie w zamku i tam kominka. Też była legenda Białej Damy. Ja się pamiętam. O nie. W każdym zamku jest Biała Dama, Mandziu, nie wiesz tego. Obawiam się, chłopcy, że Aniona dopadła Biała Dama. O nie! Już? Tak szybko? 45 sekund życia? Opowiem wam, na czym polega historia z Białą Damą. Była sobie kiedyś taka pani, która żyła właśnie w okolicy Suwałk i generalnie miała bardzo duży problem z ogrzewaniem u siebie w domu. Więc król zabrał ją do siebie na dwór i ona na początku była mu bardzo wdzięczna i bardzo go kochała. Niezbyt klimatycznie opowiada, co? Nie, dobrze, słuchaj. Kono, nie przeszkadzaj, Mandziu. Ale w pewnym momencie król zakochał się w innej. I Biała Dama umarła z tęsknoty, wyjąc aż w niebo głosy, tak, że aż posiwiały jej włosy i odpadła jej skóra. I tym sposobem właśnie stała się Białą Damą, Suwałk, bo teraz znajdujemy się w innym zamku, ale przybyła właśnie w migracji tutaj. I Biała Dama straszy. To była Biała Dama! To była Biała Dama, uciekajmy! To na pewno ona, to jest znak. Słuchajcie, musimy sprawdzić, co się stało z Ignacym. O nie! Dobra. O nie, Ignacy umarł od wybuchu i umarł 10 sekund temu, był niewinny. To klątwa Białej Damy. To klątwa Białej Damy. Słuchajcie, wydaje mi się, że musimy spalić zwłoki Ignacego. Musimy teraz powiedzieć, stojąc przed tymi zwłokami, Biała Damo, Biała Damo, Biała Damo, jeżeli to słyszysz, objaw się nam. Teraz na pewno się pojawi. Mówili na Quake'u, halo. Nie, musimy wszyscy żywi muszą. Wszyscy znaczy, żywi, cztery. Którzy byli świadkami śmierci. Dobrze, no to trzy, cztery. Biała damo, biała damo, biała damo, objaw się nam. O mój! Biała damo opętała Mandzia, halo, jak to można? I o nie! Wiecie może to, chłopaki? Gdzie może być alien? Właśnie, dobra, wydaje mi się, że my musimy tej Białej Damy poszukać. Też mi się tak wydaje, że trzeba pójść na zamek i ją zlokalizować w takim razie, żeby zobaczyć. Tak. To też może się tutaj... Alien bardzo dziwnie się zachowuje, bo się nie odzywa. To wygląda jakby został porwany przez nią. Może Biała Dama została zabita w jakiś podziemia. Ło! Nie! Alien, co ty zrobiłeś? Ja pierdolę. Kuba, musimy złapać aliena, szybko! Szybko, gdzie jest? Pierdolił na dół, chodź. Na dole, przy cmentarzu. Nie wiem, czy to jest... Na zewnątrz, tak? Dobra. Tak, idę? Na zewnątrz. Chodź, on wchodził do zamku. Tutaj. O kurwa! Ale się wystraszyłem. Pięknie. Ja słyszałem, że któraś z tych toalet jest nawiedzona. Ja mogę sprawdzić jedną, ale troszkę się cykam. Ta jest okej. Ta była nawiedzona. Okej. Alien kogoś przyniósł nam jeszcze. A nie! Otworzyła się! Chłopaki, otworzyła się! Okej. Stop! Odsuń się! O nie, Kuba tam wszedł. No nie. O nie. Czemu zabiłeś Kubę, Admirosie? O nie, czemu zabiłeś Kubę? Zabiłeś Kubę. Dobra, słuchajcie, ja proponuję spalić zwłoki. Wepchnął mnie do łazienki. Mi się wydaje, że to jest sprawdzarka. Co to jest? Nie, to jest zaraz obczaję, co tu się dzieje. Ale co się stało z Kubą? Poczekaj. Był trajtorem, to spłonął pewnie. Albo, panie Admirosie, wrzuciłeś tam swojego kumpla, którego za chwilkę nam wskrzesisz. To słuchajcie, ja proponuję, że wziąć zwłoki Kuby i je na poważnie spalić. Albo wiecie co? Może to jest właśnie problem. Może powinniśmy Kubę pochować. Właśnie, patrz, ostatnio spaliłem. Jego trzeba pochować, nie spalić. Ale rzuć go tam, no, dobrze. Dobrze. No to Kuba został pochowany. Nie spoczywa tu na wieki. Wystarczy. Nie rób tego. Alien tu próbuje Ignacego, bardzo. Nie rób, nie... Okej. Ale już o tak mi się naciskało. Ale on na tym nie może panować, Nie mogę wytrzymać z tym. Wydaje mi się, że... No mi się nie podoba to, jak się zachował Alien. Wow! Ale się wysadziłem. Więc jednak tam się da dostać. Okej, teraz kto odpalił pułapkę? To znaczy wiadomo, że to jest Ignacy.
alienie. Dlaczego ja? Znaczy... Ponieważ zostaliśmy tylko we dwójkę, Ignacy. Wiedziałem, wiedziałem. Dobrze. Mandzie, mieliśmy takich zasadników. Spotkajmy się, słuchajcie, na zamkowym dziedzińcu i porozmawiajmy. Ignacy, czy mógłbyś powiedzieć idę, słowo na N? 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 O! Oh. Oh. Przepraszam, musiałem. Co się stało? Ale... A, ty śmieszku. Poczekaj, Ignacy, bo ja chciałbym przeprosić, bo ja myślałem, że będzie mnie stać na apteczkę, kupiłem sobie okulary, więc mogę popatrzeć na twoje rany z daleka. Dobrze, co czy nie mieliśmy iść do zamku? Jeśli jesteś przedstawicielem innej rasy, tak, to możesz tak nas traktować? Nie możesz. A już jesteś ranny. Że też był ranny. Żeby też był ranny. Gruby, biały mężczyzna, właśnie. Zobacz swojego skina. Mandzie, masz grubszego, i jeszcze katolik z krzyżykiem. Katolik, no, wszystko jasne. No właśnie. Przepraszam. No. Ale Admiros dołączył dość późno do imprezy. Wiecie co? Ja to cały czas stoję. O tak wam powiem. Oj, nie wiem. O nie. Najbardziej biały mężczyzna świata. Panie detektywie Alieni, składamy wniosek formalny o wykluczenie Mandzia z naszego kręgu przyjaciół. Przepraszam, dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego? Aha, ja czyli głosowałeś za Hillary Clinton, Alienie, tak? Ogólnie zróbmy mu jakąś egzekucję. Albo. Wiecie co? Do grobu wrzucimy. Wiecie co? Wybuduje mur, przez który nigdy nie przejdziecie. Za który sam zapłacisz. Shame. Weźcie go, wsadźcie do grobu. Musisz wejść do grobu i zamknij sobie drzwi. Jak będzie chciał wyjść, czekaj, jak będzie chciał wyjść, to strzelajcie. Jak będzie chciał wyjść, to strzelajcie. W ogóle tam jest przejście w tym grobie? Halo. Chyba Mandzie się tam wysadził. Widzę dużo krwi wewnątrz. Ja właśnie też, no, to jest znak. Jakby było ciało, mógłbym je zidentyfikować okularami, ale ciała nie widać. Mogę pójść i je przynieść. Dobra, dawaj, ciało? Proszę puścić ciało. Ono jest opętane. O nie, on był niewinny. Proszę, czy mogę powiedzieć moje ostatnie słowa? No. Ładnie sobie wychowałeś małpkę, żeby ci ciała przynosiła. Tak, to prawda. No od tego są czarni, nie? Trump is not my president. Not my president. Not my president. Możemy go ukrzyżować na przykład. Shame. Ukrzyżujmy go. Shame. Nie, shame. Masz wieszaka, bo ty jesteś... O, no ja nie mogę. O nie, nie chciałem tego, sorry. Kto strzelił? Zabij Kubę. Halo. Top. Hej, zabiję Kubę. Miecz wyciągnąć, a to się zjebało. Nie, Kiper był niewinny. Oczywiście, że byłem niewinny. Nie! Panie detektywie, bo ja chciałbym serdecznie donieść, że tutaj giną ludzie od kilku rund i jakby... Nie obchodzi mnie to, idę sobie. Boję się o swoją rodzinę i chciałbym, żeby ktoś coś z tym zrobił. Nie obchodzi mnie to, idę sobie. Halo, panie detektywie, dostaje pan pensję z naszych ciężko zarobionych podatków? Dokładnie tak. Z państwowych pieniędzy. Dokładnie tak. Z moich pieniędzy. Tak, z moich też. Z twoich? Z waszych wszystkich, tylko nie tych czarnych, ponieważ czarni nie płacą podatków. To prawda akurat. Hello. Dobra, no nieważne. W każdym razie, to dlaczego pan nic nie zrobi? Czy władza będzie patrzeć obojętnie na problemy mniejszości etnicznych? Dokładnie tak. O nie. Punkt rebelia, trzeba zmienić władzę w takim razie. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie. Jesteśmy w podziemiu. Ja zauważyłem niepokojące mnie tutaj aktywności. Jak? Mianowicie Admiros biegał z czymś, co wyglądało jak C4 i uciekł do podziemi. Admirosku, tak się fajnie składa, że właśnie trzymam go na muszce, wiecie koledzy? Właśnie coś wybuchło. Zanim umrę, chciałem powiedzieć, że widziałem go z okna. Czekajcie, bo zanim mówił Mandziu i zanim mówił Alien... Może oni coś knują po prostu. Taki... Wydaje mi się, że Alien miał dźwięki agonalne. To prawda. Mandzio... Patrz. Mandzio zanim mówił. A nie, dobra, Mandzio jest tam, okej. Okay. Ja też mam często dźwięki agonalne, mimo iż nie umieram. I co, nic nie mówił z okna? Patrzył tylko na nas? Uuu, to brzmi jak zły horror. Ej, chłopaki, gdzie jest? Dobra, panowie, misja poszukiwawcza. O kurwa, wszystko widziałem! Wszystko widziałem! Uwaga, namierzyłem pieseła, jak wrzucał bombę do ognia. Chłopaki, wiecie co? Przepraszam, że się odzywam, ale to trochę zabawna sytuacja, bo to, co ja powiedziałem o Admirosie, to była bajka. Ignacy, ja się trochę martwię o to, że możesz mi włożyć nóż w plecy, owszem. Powiedział gościu z shotgunem wycelowany we mnie. Absolutnie nie mam żadnych problemów. Zobacz, nie, patrzcie, jest detektyw. O nie. Jak przyszedł w ogóle creep. Rzucałem granaty, uważajcie. Ja bym radził uciekać przytomnie. Wygląda jakby wstał z martwych. Zniknął. To jest duch Mandzia. Mandzio na pewno nie żyje i to jest duch. Halo, Mandziu.
Halo, halo, gdzie jest Batio? Ej, gdzie on? Ja serio zniknął. No i gdzieś się schował. Znowu się schował nam teraz i go nie znajdziemy. Musimy go odnaleźć, to może on ma jakieś tajne przejścia przez... Będziemy wiedzieć, kto jest drugim zdrajcą, jak go znajdziemy. O, jak się czekaj, jak się schował do kibla? Tak naprawdę nie jest duchem, tylko po prostu bieg, bo chciał mu się serać na przykład. No właśnie. O, słychać dziwne odgłosy bardzo. Wiecie, co to oznacza? Poczekajcie. Wiecie, co to oznacza, że on używa zabijacza FPS-ów. Okej. Okay. Nie. Dokładnie tak to brzmiało. O nie. Ktoś spadł i się połamał. To się stało. Co się stało, Kuba? Co się stało? Zdrajco ty! Kuba zabił detektywa! Gimper, kurwa mać! No. Gdzie Kuba zabił detektywa? Pomyśl, a kto zabił detektywa? Ty? Jak to? Ja nie zabiłem detektywa. No czemu tam... Nie strzelaj, bujać, będzie minus pojdzie! Bujać to my! Kurde! O jezu! Nie, no, tylko dwóch. Admiro, co ty spierdolił, powiedz mi? Padłem w łapkę w podziemiach! Jaki ty jesteś, jezu!